też ciąg dalszy rozrywek historii z Radą i Kryszną w Radha Kund. Dzisiaj dwie opowieści. Pierwsza opowieść to jest o zabiciu demona Aristasury, demona byka. I druga opowieść jest o pojawieniu się Radha Kundy, co jest bezpośrednią konsekwencją właśnie zabicia demona Aristasury, ale wszystko po kolei. Radha Kunda, Syama Kunda i wzgórze Govardhana są transcendentalne i są wiecznie zamanifestowanymi miejscami zabaw Lil Kryszny czy boskiej pary Rady i Kryszny. One istnieją równocześnie w tym samym czasie na Goloce Vrindavan w niebie duchowym i tutaj na ziemi. Niemniej jednak, kiedy pojawiają się tutaj na tym ziemi, na tym świecie, w tym świecie Radha i Kryszna, oni dokonują tutaj pewnego rodzaju zabaw czy historii, które są związane właśnie specyficznie z Radha Kundą i Syama Kundą. Jako wprowadzenie do tej opowieści powinniśmy opisać pewną historię związaną z pojawieniem się demona pod postacią byka. Pewnego dnia w czasie miesiąca Kartik Kryszna zapragnął cieszyć się tańcem rasa nieopodal wzgórza Govardhana na miejscu, które później znane było jako, zostało nazwane Radha Kundą i było znane jako Radha Kunda. Niemniej jednak szalony król Kamsa z Mathury miał troszkę inny plan. On chciał zabić Krysznę, zabić wszystkich jego wielbicieli i potem zostać władcą całej ziemi. Żeby wypełnić to swoje szalone pragnienie, Kamsa wezwał swojego demonicznego przyjaciela, który miał na imię Arista i on był bardzo potężnym tantrycznym joginem. Arista miał taką moc, że mógł zmieniać swoje ciało w każdą formę, którą zapragnął, czyli mógł zmieniać, przyjmować każdą postać, którą chciał. I dlatego był inteligentny i dlatego ten inteligentny Kamsa dlatego wezwał Aristasurę, ponieważ myślał, że kiedy ten demon przyjmie postać byka, wtedy bez problemu będzie mógł wejść do Vrindavany, czyli krainy pasterzy, gdzie oczywiście krowy i byki są na porządku dziennym, i pod tą postacią, jako taki zamaskowany, będzie mógł podejść bliżej Kryszny i go zabić. Ponieważ to przykrycie, ta okrywa będzie ułatwiała mu zbliżenie się do niego. I niedługo później, po tej spotkaniu Kamsy z Aristasurą, ten wielki potwór pojawił się jako właśnie we Vrindavanie. I biegał wszędzie jak szalony, niszczył wszystką roślinność, która tam się znajdowała i robił jednocześnie takie wgłębienia w ziemi, czyli dziurawił ziemię. Tam gdziekolwiek Aristasura stanął, tam wywoływał niewielkie trzęsienie ziemi, także do tego stopnia, że wszystkie góry trzęsły się z powodu jego chodzenia, z powodu jego chodu. I kiedy krowy zobaczyły tego straszliwego demona, one przepełniły się strachem i wielką obawą. I rozbiegły się we wszystkich kierunkach. Wtedy, ponieważ ten Aristasura był aż tak bardzo, jego wygląd był aż tak bardzo okropny i potworny. Posiadał, jego kolor był czarny jak węgiel i wyglądał jak uosobiona śmierć. Jego wielka, potężna głowa była większa od drzew, a twarz zaznaczały różne szramy i blizny, które pojawiły się na niej dlatego, że on po prostu walczył z drzewami i te drzewa robiły mu te znaki na twarzy. Jego oczy były czerwone i bardzo płomienne i błyszczące, błyszczały jak słońce.
Arista zagryzał ze złości swoje usta i bez przerwy oblizywał je w takim szale. Jego rogi, które posiadał, były tak ostre niczym miecze, a jego ogon stał wyprostowany dumnie, sięgając nieomal samych chmur, samego nieba. I tak naprawdę jego ogon drażnił, czy rysował, smagał chmury. Ten niezwykły, okropny demon Arista posiadał niezwykle wielki garb na plecach, taki garb, i wszędzie siał zgorszenie i obawę i strach. Jednocześnie jego kark był bardzo umięśniony, jego nogi były bardzo umięśnione i ten przypominały jakby nogę słonia, ale on posiadał tą wielkie, po prostu był tak wielki jak słoń, niczym słoń. Wiadomo, że byki nie są tak wielkie jak słoń, ale musiał być naprawdę potężny. I dodatkowo wydzielał taką woń, która jest porównana do zmieszanego zapachu odchodów i uryny, zatem jego zapach był też jakoś nieuroczy, mówiąc delikatnie, czy wręcz okropny. Jego kolana były silne i mocne, zatem gdziekolwiek on stanął, to wszystko było przecięte niczym mieczem, ponieważ te jego nogi były bardzo, bardzo ostre. W tym miejscu, w którym stanął, pojawiały się dziury i pojawiała się w nich woda. I jest porównanie, że ta woda była niczym łzy, niczym zły Matki Ziemi. Dlatego, że on zniszczył wszystkie miejsca, w których przebywali pustelnicy i asceci, i także zabił wiele byków i krów. Także jego krzyk był tak okropny, że powodował, że kobiety, które były brzemienne, poroniły swoje dzieci i również poroniły swoje dzieci krowy, które były brzemienne. Także ten okropny demon sprowadzał wielkie zamieszanie na terenie Vraży. Wszyscy byli przepełnieni strachem i paniką. I dlatego Vrajavasi udali się do pana Govindy po schronienie. Krzyczeli: Kryszno, Kryszno, ratuj nas, uratuj nas. Odpowiadając na ich wyzwanie, Kryszna przyszedł do tego miejsca, aby im pomóc, i oznajmił swoim głosem: moi drodzy przyjaciele, nie obawiajcie się, ja was uratuję. Wtedy ten okropny demon, potworny stwór, pojawił się i stanął twarzą w twarz z Kryszną. I pan był całkowicie nieporuszony tą sytuacją. Kiedy w obronie tego demona ten mały chłopiec Kryszna wziął i uderzył jego ramię swoimi rękami, swoimi dłońmi, niczym zapaśnik, i powiedział: o głupcze, o niemądry, ty przestraszyłeś wszystkie krowy i jej... Dlaczego przestraszyłeś wszystkie krowy i ich dzieci? Ja jestem tutaj po to, aby ukarać cię za te zniszczenia i zanieczyszczenia, które uczyściłeś. I w ogóle sam jesteś takim brudnym, zanieczyszczającym czymś. Śmiejąc się, wtedy Kryszna w taki nieszalancki sposób uderzył, objął swojego przyjaciela, chłopca pasterza, i w taki nonszalancki sposób popatrzył na demona Arisztę. To sprowokowało Arisztę i on uderzył aż swoim jednym z swoich rogów o ziemię, co spowodowało, że drugi róg
zbliżył się niebezpiecznie, niczym nóż, w kierunku brzucha Kryszny. I ruszył wtedy z pełnym pędem w kierunku Kryszny, niczym piorun wyrzucony przez Indrę. Używając całej swojej mocy mistycznej, mocy magicznej, ten byk biegł do Kryszny z zamiarem zabicia go. Ale Kryszna złapał Arishtasurę za jego róg i wywrócił go kilka razy po ziemi, go przeturlał. A Arista jakkolwiek szybko podniósł się na nogi, oddychał ciężko i pocił się na całym swoim ciele i znowu zaatakował Krysznę z tym samym zamiarem. I w tej bitwie Arysty z Kryszną było to podobne trochę do walki dwóch czarnych byków, które walczą w takim starciu. I to przypominało w chmurę monsunową i te dźwięki, które się wydobywały, przypominały burze, grzmoty, które wydobywają się z takiej chmury. W pewnym momencie ten demon byk stał się tak podekscytowany, że aż zaczął tak poruszony, że zaczął wydobywać z siebie pianę i ślinę, która ciekła z jego ust. W tej furii złości, którą posiada, Arishta zaatakował ponownie Krysznę. W tym czasie Kryszna trzymał swoje jeden z rogów, których używał do grania, pomiędzy swoimi palcami, lotosowymi palcami, i chwycił jeden chwycił go za ten róg, Arishtę za róg, i ścisnął go tak, że umieścił go pomiędzy do swoich stóp. Wtedy Kryszna wziął tego demona za jego lewy róg i uderzał go ponownie bardzo silno, raz za razem. Demon zaczął wymiotować krwią, zaczął wypuszczać urynę i zaczął dawać stolec czy odchody. Zaczął kopać swoimi nogami i przewracać swoimi oczami, ale nic to nie pomogło, ponieważ Kryszna zabił tego demona. Trzymał go tak długo, aż przyszła po niego śmierć. Z nieba wtedy wszystkie boskie, duchowe istoty, wszystkie niebiańskie istoty spuściły kwiaty, wyrzuciły kwiaty, aby uhonorować to zwycięstwo Kryszny. Taki deszcz kwiatów spadł na Krysznę. Taki przepełniony radością ze zwycięstwa Kryszny, wszyscy Vrajavasi otoczyli swojego bohatera i krzyczeli: wspaniale, wspaniale, jai ho, jai ho, Shri Krishna, jai ho, niech żyje Kryszna, niech żyje Kryszna. I kiedy pojawił się na niebie piękny księżyc, wtedy Kryszna na tym niebie w Radży, wtedy Kryszna obrócił się na pięcie i w swoim umyśle udał się w kierunku tańca Rasa. I w ten sposób kończy się ta historia, zabawa, lila o tym, jak Kryszna zabił Arishtę, czyli demona byka. I zanim przejdziemy do następnej historii, trzeba by tutaj usunąć kilka wątpliwości, czy takich pytań, które mogą pojawić się po wysłuchaniu tej historii przed chwileczką. Ponieważ, jak wiemy, w Indiach krowa i byk są uznawane za przedmiot czci. Mówimy o świętych krowach i są także symbolem religii. I razem święta krowa i szlachetny byk są podstawą cywilizacji ludzkiej, ponieważ to krowa daje mleko i wszystkie jego przetwory, czyli wspaniałe pożywienie dla ludzi, a byk pomaga prowadzić, orać pola i pracować
produkować żywność. Zatem może to wyglądać trochę paradoksalnie, że Bóg, Bhagavan Shri Krishna, zabił byka. Tym bardziej, że sam mówi w Bhagavad Gita, że on pojawia się na ziemi po to, aby usunąć adharmę, czy niereligijność, i ustanowić prawdziwą religijność. Yada yada hi dharma syat glanir bhavati bharata adhyautkhanne adharma syat adartasma nam śradjam maham. I to jest cytat z Bhagavad Gita, 4 rozdziału, 7 werset. Krishna, Bhagavan Shri Krishna powiedział: Arjuno, kiedykolwiek, gdziekolwiek pojawia się niereligijność, albo zwiększa się, albo niszczą się zasady religijne, ja pojawiam się osobiście na ziemi, aby ustanowić ponownie dharmę. Musimy pamiętać przy tym, że ten zły gość, zły facet, zły demon, Arista, tak naprawdę nie był tak naprawdę bykiem. Był joginem, przyjacielem Kamsy, który przyjął ten strój po to, aby ogłupić Vrajavasih, zatem i zabić Boga. I tak jak wszystkie inne demony, Arista chciał wypełnić to pragnienie, aby zniszczyć pozycję Boga i jego wielbicieli. Zatem to nie jest, ten nie jest byk, którego Kryszna zabił, ale raczej jest to ukryta forma niereligijności, czy takiej fałszywej religii. I cały epizod, cała historia jest jak gra, gdzie aktorzy przyjmują różnego rodzaju stroje, aby ukazać różne charaktery w tej całej sztuce, tym samym dramacie, który ta historia opisuje. Zatem po następnego poranka, tego poranka, kiedy zanim Kryszna zabił demona, Kryszna został zaproszony przez wszystkie gopi, damy z Vraży, aby celebrować taniec rasa. I w tej historii o Rasa Lila Kryszna ustanawia esencję religii. Gdzie Kryszna ustanawia tą transcendentalną, miłosną relację, Vraża gopi zwaną jako Kryszna Prema. I gdzie jedyną, która jest największą zasadą religijną, jest czysta i pozbawiona egoistycznej motywacji, i one są czystymi, pozbawionymi motywacji wielbicielkami Najwyższego Pana. I tylko takie mogą wziąć udział w tej historii, aby spełnić, w tym wydarzeniu, aby wypełnić pragnienie Kryszny i służyć mu w każdy możliwy sposób, i aby brać udział w tym niezwykłym kręgu boskiej miłości, którą nazywamy tańcem rasa. Ale zanim Kryszna mógł wykonać swój taniec rasa, on musiał usunąć wszystkie przeszkody, które w całym środowisku, otoczeniu pojawiały się jako niereligijne. Zatem zabicie demona, byka, jest historią, która ilustruje to niszczenie takiego ciężkiego grzechu niereligijności, które przyjmuje twarz prawdziwej religii. I teraz Kryszna jest w stanie pokazać niezwykłość religijności, religii poprzez udział, ustanowienie tańca rasa z największymi tymi, którzy najbardziej kochają Boga w całym wszechświecie, z gopi z Vrindavany. Z tego powodu te proste, czystego serca, piękne, eleganckie, młode damy z Vraży, pasterki, nie mają żadnego innego pragnienia albo jakiejś ambicji, aby poza tą, aby zadowolić w pełni Krysznę. Poprzez ich słowa, myśli, uczucia, emocje, gesty i jakiekolwiek czynności. Więc zacznijmy kolejną historię. Niemniej jednak, ponieważ Kryszna usunął te wszystkie przeszkody, które zostały wytworzone przez demona, także on posiadał to pragnienie, tą silną chęć, aby rozpocząć taniec rasa. Ale pojawił się kolejny problem, kolejna przeszkoda. Ponieważ ukochane Kryszny odrzuciły go, mówiąc, że jest on winny grzechu zabicia byka.
I ta historia pochodzi od Śrila Viśwanatha Chakravarti Thakura z komentarza do Śrimad Bhagavatam, do wersetu 10 pieśni 36 rozdziału 16 wersetu, gdzie ten niezwykły Śrila Viśwanatha Chakravarti Pad, Gaudiya Rasika Acharya, czyli Acharya, nauczyciel duchowy, przywódca, Rasika, czyli ten, który doświadcza rasy, smakuje rasy w tradycji Gaudiya, on czytuje w tym swoim komentarzu 20 wersetów z Padma Purany, aby objawić to, skąd i dlaczego, w jaki sposób pojawiła się Syamakunda i Radhakunda. W środku nocy gopi słyszały tą magiczną melodię fletu Kryszny, fletu Syamy. I one udały się, aby spotkać się, udały się w tym kierunku, skąd dochodził ten dźwięk, aby spotkać się ze swoim ukochanym. I w tej drodze do Kryszny one rozmawiały między sobą. Mówiły: Nandana Nandana popełnił grzech zabicia byka, a pisma mówią, że obywatele podzielą wszystkie reakcje grzechów, które wykonuje król. Zatem także będziemy cierpieć te reakcje z grzechu, który popełnił Kryszna, ponieważ Kryszna jest synem naszego króla Nandy. Zatem musimy skonsultować się z jakimiś mędrcami, z mądrą jogini Bhagavati Purnamasi, aby zdecydować, co powinniśmy uczynić w takiej sytuacji. I kiedy te piękne kobiety, piękne dziewczęta spotkały się ze Syamasundarą, one zaczęły w taki żartobliwy sposób rozmawiać z nim. Radha powiedziała: Kryszno, nie dotykaj nas, jesteś zabójcą byka, jesteś grzeczny. A Kryszna odpowiedział: o głupie gopi, to nie był prawdziwy byk, ale demon, który przyjął tą postać, aby niepokoić mieszkańców wszystkich mieszkańców Vraży. A Radha odparła: o Kryszno, nawet jeśli Arista był okropnym demonem, on wciąż posiadał formę byka. Zatem będziesz musiał wykonać pewne czynności religijne, aby pozbyć się tego grzechu, który wynika właśnie z zabycia byka. Tak jak król Indra, musiał dokonać takich czynności po tym, jak zabił Brahmina, nawet jeśli przyjął on formę demona zwanego jako Vritrasura. I poruszony taką odpowiedzią Radhy, Syama zwiesił swoją twarz, poruszony wstydem. I wtedy w pokorny sposób zapytał Radhikę: jeśli popełniłem ten grzech, więc co powinienem uczynić? Jaka jest czynność, która może mnie oczyścić z tego? I Radha na to odparła: Słyszeliśmy od Purnamasi i Gargi, że jedynym sposobem na to, aby oczyścić się z takiego okropnego grzechu, jest to, że trzeba wykąpać się w każdym istniejącym świętym miejscu, w świętej rzece, która istnieje we wszystkich trzech światach. Po usłyszeniu tego raczej radykalnego stwierdzenia Radharani, Kryszna porzucił całą pokorę i odważnie odparł: ha! Dlaczego ja powinienem się przejmować tym, żeby podróżować po całym wszechświecie, żeby się wykąpać we wszystkich miejscach, wszystkich świętych miejscach? Po prostu zobaczcie. Ja przywołam je wszystkie tutaj, przede mnie, no, tak żebyście to widziały, i wykąpię się w nich tutaj. Nie będę tam nigdzie się udawał. Mówiąc to, pan Mukunda wziął swoją lewą piętę swojej lewej stopy i po prostu wbił ją w ziemię. I utworzył taki otwór. I wtedy, w tym momencie, to miejsce, ten dołek, zaczęły wypełniać wody rzeki Bhagavati, która się pojawiła tam. I Kryszna powiedział: o gopi, zobaczcie, to jest święta woda z rzeki Bhagavati, która pochodzi z regionu Patala, i ona tutaj się pojawiła. I Kryszna mówił dalej: a teraz święte miejsca, przyjdźcie tutaj po kolei jedno za drugim. I wkrótce, tak jak Kryszna powiedział, wszystkie święte miejsca pojawiły się przed nim. I Kryszna wtedy odparł do gopi:
O Radho, po prostu spójrz. Wszystkie święte miejsca przyszły do Wradży. A Radharani odparła na to. O czym ty mówisz? Ja nie widzę tutaj żadnych świętych miejsc. I wtedy te różne osobistości, święte miejsca, ze złożonymi dłońmi pojawiły się w pokorny sposób, w takiej pokornej postawie przed Kryszną i zaczęły się przedstawiać. Ja jestem oceanem, słonym oceanem, a ja jestem oceanem mleka, a ja jestem Amara Dirghika, a ja jestem rzeką Shona, a ja jestem rzeką Sindhu, odparła kolejna, a ja jestem rzeką Tamraparni, odparła kolejna, a ja jestem rzeką Saraswati, a ja jestem świętym miejscem zwanym jako Pushkara. I my jesteśmy Godavari, Yamuną i rzeką Rewa. I jesteśmy również tym miejscem, które zwane jest jako Triveni, czyli trzy rzeki w Prajak. Po prostu zobacz nasze święte wody. Święte wody. I Krishna wtedy wykąpał się we w tych wszystkich świętych rzekach, wszystkich świętych miejscach, świętych wodach. I poprzez tą historię, poprzez tą lilę, poprzez tą zabawę, w której Sri Krishna osobiście pojawił, czy zamanifestował wszystkie święte rzeki, święte miejsca, święte wody w jednym miejscu, w to miejsce znane jest jako Syamakunda. I w ten sposób kończy się ta opowieść o tym, w jaki sposób pojawiła się Syamakunda w tym świecie. Także następna opowieść będzie o tym, jak pojawiła się Radhakunda, ale to już następnym razem. Jai Jai Shri Radhe.